Centrum Analiz Latarnika, podcast Fundacji imienia Bolesława Pobożnego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku podcastu Centrum Analiz Latarnika. Dzisiaj naszym gościem, moim gościem jest dr Adrian Misiejko, prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, konsultant w dr Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ustroju samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej. Pozwolę sobie przeczytać, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć. A jak specjalizacja naszego gościa jest jak najbardziej związana z tematem ostatniego raportu Centrum Analiz Latarnika, czyli niczym taksówka czy daleko do szosy, czyli o tym, jak wygląda organizacja autobusowego transportu zbiorowego w gminach, do którego od razu zachęcam do zapoznania się z raportem. I na trochę temat tego, którego dotyczy raport, będziemy dzisiaj także rozmawiać z naszym gościem. No i może tak przechodząc od razu do pierwszego pytania, które mam na naszego gościa, to jakie są w ogóle obowiązki gminy w dziedzinie transportu? Czy ona właściwie gmina ma jakieś obowiązki w tej mierze? Jakie są modele, w jakich gmina może działać co do tych obowiązków w zakresie transportu zbiorowego? Tak generalnie właściwie, co gmina musi robić, czy musi coś w ogóle robić w zakresie tutaj wskazanym? Bardzo dziękuję. Dziękuję w ogóle za możliwość spotkania dzisiejszego. Witam Państwa. Tak, może na początek podkreślę, że kiedy mówimy o gminie, to rozumiem przez to zarówno taką małą gminę wiejską, jak i średniej wielkości miasto, ale również takie miasto jak Kalisz, jak Poznań, Łódź czy Warszawa. Więc kiedy tak postawimy pytanie, to każda z tych gmin ma pewne obowiązki w zakresie transportu, ale to są przede wszystkim obowiązki w zakresie dowozu uczniów. Czyli to, co ustawodawca tak bezwzględnie nakazuje gminom zorganizować, utrzymywać, finansować, to jest obowiązek dowozu uczniów do szkół też, dzieci uczęszczających do przedszkoli, jeżeli droga do tych szkół, przedszkoli przekracza pewne wskazane w ustawach maksima, czyli 3 lub 4 km. Do tego z takich bezwzględnie obowiązujących nakazów mamy od niedawna obowiązek zorganizowania dowozu wyborczego. Czyli gminy wiejskie, tu już tylko i miejsko-wiejskie, muszą zapewnić wyborcom dowóz do lokalu wyborczego. W przypadku osób niepełnosprawnych, zarówno uczniów, jak i właśnie wyborców, te wymogi są jeszcze uszczegółowione, dalej idące. Natomiast kiedy myślimy o takim typowym publicznym transporcie zbiorowym, czyli autobusach, przede wszystkim w przypadku gmin, to owszem, każda z gmin w Polsce ma zadanie zajmowania się lokalnym transportem zbiorowym, ale są to zadania nieobligatoryjne, fakultatywne. Może to brzmieć dość ciekawie, zwłaszcza z perspektywy osoby, która żyje w mieście i nie wyobraża sobie, aby taki organizm miejski funkcjonował bez mniej lub bardziej sprawnie funkcjonującego transportu zbiorowego, ale z punktu widzenia przepisów to jest to zadanie fakultatywne, czyli znajduje się niżej w tej hierarchii niż wiele innych zadań, edukacja, utrzymanie czystości lub porządku. I często jest tak, że gminy, kierując się tym, co muszą zrobić, nieco zostawiają na boku te fakultatywne zadanie z zakresu transportu. Nie dotyczy to oczywiście dużych i średnich miast, bo oznaczałoby to chyba niemal zapaść funkcjonujących od wielu lat systemów. Natomiast jeżeli mówimy o średniej wielkości gminach, zwłaszcza małych gminach, to zdarza się, że właśnie w ten sposób to funkcjonuje. Gminy mają ograniczone środki i muszą dokonywać wyborów. Zadałbym tak przewrotnie pytanie, czyli w Kaliszu, w którym jesteśmy i w którym tutaj transport w zakresie miasta zapewnia KLA, to teoretycznie, gdyby władze miasta postanowiły, że rozwiązują jutro KLA, to byłoby to zgodne z prawem właściwie w zakresie tej obowiązków gminy co do transportu. To pytanie oczywiście zawiera jakieś różne poziomy, bo miasto jak najbardziej może zrezygnować w sensie prawnym chociażby z takiego sposobu wykonywania zadania, jakim jest posiadanie i funkcjonowanie własnej spółki. Więc mogłoby na przykład zmienić sposób też. Zlikwidować spółkę, powierzyć transport prywatnemu przedsiębiorcy, czy zlecić, żebyśmy byli precyzyjni, albo
już pomijając właśnie te takie szczegółowe obowiązki związane z prawem oświatowym, mogłoby zrezygnować z transportu, co wydaje się jednak czymś nieprawdopodobnym. No tak, więc dlatego powiedziałem, że pytanie tak przewrotnie, ale tak, tak hipotetycznie w pełni teorii prawnej rozumiem, że tak właściwie mogłoby. Okej. No dobrze. A jakie są takie modele w praktyce, jakie gminy stosują w zakresie zapewniania tego transportu? Jak to w praktyce wygląda? Co mogą robić? Jak to, jak mogą zapewnić ten transport, o ile, jeżeli chcą oczywiście, bo jak ustaliliśmy, nie jest to ich obowiązkiem wcale. Jasne. To czymś takim podstawowym jest zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego, czyli dostępnego dla wszystkich zainteresowanych. Każdy, kto jest, jakby chciałby skorzystać z jakiejś usługi, będzie mógł z niej skorzystać. Polega to na tym, że gmina dokonuje wyboru. Albo tworzy własne zaplecze, nabywa tabor do swojego majątku, albo do majątku spółki, upraszczając, albo kontaktuje się z rynkiem przewoźników prywatnych, rozpoznając możliwości, które są na tym rynku, przeprowadza postępowanie konkurencyjne, przetarg i zleca, powierza wykonywanie tego transportu przewoźnikowi prywatnemu. Więc tu przede wszystkim jest wybór. Albo tworzymy własną spółkę i jej powierzamy to zadanie, albo szukamy wykonawcy na wolnym rynku. I w ramach takich właśnie tej formy organizacyjno-prawnej to już pozostaje tak naprawdę kreatywność osób, które są za ten transport odpowiedzialne i oczywiście środki, które są im przeznaczone. Bo tu możemy mówić o tradycyjnych liniach, o liniach takich, które na przykład pomijają część przystanków, dzięki czemu można szybciej dostać się z peryferyjnych osiedli do centrum. Tu można też w ten system wpleść właśnie te dowozy uczniów, więc jakby organizacyjnie mamy takie dwie podstawowe ścieżki. Albo bazujemy na własnym majątku gminy, albo spółce, która jest odrębną osobą prawną, albo szukamy wykonawcy na wolnym rynku, czyli wśród podmiotów, które komercyjnie zajmują się transportem, tym na przykład prowadzą działalność w zakresie przewozu osób i one po zawarciu odpowiedniej umowy będą mogły w imieniu ze zlecenia gminy wozić mieszkańców. Rozumiem, to zadam może takie pytanie trochę pod włos jeszcze przy okazji, bo wydaje się, że nie ma tutaj całkowitej dychotomii pomiędzy tą spółką gminy czy a spółkami prywatnymi, bo może tak pytanie, bo kojarzę, że wiem, że są miasta, w których w ten system raczej publiczny, w którym obsługują to spółki miejskie, wplecione są podmioty prywatne i na przykład wiem, że w Warszawie niektóre z tych autobusów, które wyglądają identycznie, są w tych samych barwach, są jednak obsługiwanymi przez firmy prywatne. Jak to działa? Czy jest to jakaś forma podzlecenia, przetargu? Jeżeli mógłbym to zapytać, czy to jest dobrze postawione pytanie? Tak, oczywiście, bo zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ilość tej pracy przewozowej, która jest do obsłużenia, jest bardzo duża, często miasta jakby kręgosłup swojego transportu opierają o własną spółkę, ale też zostawiają pewne linie, fragmenty, czasem linie podmiejskie, aby obcalić się w drodze przetargu. I owszem, na przykład organizator, czyli gmina, wymaga wspólnego malowania, pewnego wspólnego standardu, który jest podobny albo nie ma taki sam dla tej spółki samorządowej i tych, którzy wchodzą jako podmioty prywatne. Natomiast jest to jak najbardziej spotykane, często wręcz jak najbardziej zasadne, bo pozwala na utrzymywanie pewnego stałego potencjału w spółce albo rozwijanie go do pewnego poziomu przy jednoczesnym niezamykaniu się na zaspokajanie szerszych potrzeb. To może też, chociaż o tym już wspominałem, zadziałać wtedy, kiedy duża gmina zaczyna współpracować z sąsiednimi gminami podmiejskimi i wówczas na przykład chce zapewnić im, tym podmiejskim gminom, szybką obsługę, a na przykład jej spółka nie ma w ramach swojej strategii aż takiego poszerzania potencjału, bo brak pewności co do tego, jak długo potrwa ta współpraca. Tutaj jak najbardziej można tak żonglować. Może być też tak, że w jakimś zakresie to spółka gminna po prostu właśnie podzleca to podmiotom prywatnym część zadań, które zostały jej powierzone. Tutaj tych modeli jest kilka, natomiast dużo zależy od tego, jak wygląda model rozliczeń między gminą a samorządową spółką. W pewnych wypadkach dalsze podzlecanie będzie mocno ograniczone,
I dlatego właśnie jakby to tak działa obok siebie. Gmina jako ten organizator, ten, który ogarnia wszystko, spółka jako wykonawca, na przykład na większości linii, i podmiot prywatny, który uzupełnia tą układankę. Dziękuję. To chyba wyczerpująca odpowiedź, ale padł tam termin rozliczeń między gminą a spółką, więc może przejdźmy płynnie do tematu pieniędzy, no bo tak się, nic na tym świecie nie jest za darmo, na pewno też transport w ramach gmin za darmo nie jest, ale jak ktoś troszeczkę gdzieś po Polsce podróżuje, to widzi, że różnią się czasami te modele w dużych miastach, ale nie tylko. Czasami transport zbiorowy jest za darmo, czasami nie, raczej częściej jednak nie. No i pytanie, z czego to wynika? Jakie są właściwie modele finansowania, jak bardzo gminy partycypują w tym transporcie zbiorowym? Jak się te schematy, jakimi tutaj się gminy posługują w zakresie finansowania, przedstawiają? Jak to może być w praktyce i prawnie uregulowane? Okej, to może zaczynając od tego bezpłatnego transportu. Oczywiście jest możliwość, aby gminy tak zorganizowały swoje systemy, że z punktu widzenia pasażera ten transport będzie bezpłatny. Albo z punktu widzenia mieszkańca danej gminy, co jak pewnie pan wie, też jak najbardziej funkcjonuje w Polsce. Może też być to system, który jest bezpłatny dla wszystkich. Więc to jest kwestia decyzji politycznej tak naprawdę. Oczywiście ona jest uwarunkowana ekonomią, natomiast prawo dopuszcza i to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast za tą nieodpłatnością czy odpłatnością dla pasażera jest powiedzmy clue, czyli model rozliczeń między gminą a przewoźnikiem prywatnym, który zgodził się na zawarcie umowy albo chciał zawrzeć tą umowę, albo spółką samorządową. W przypadku, kiedy gmina podejmuje się współpracy z tym podmiotem prywatnym, najczęściej, przynajmniej do tej pory tak to wygląda, że decyduje się na przeprowadzenie procedury konkurencyjnej, przede wszystkim przetargu, w oparciu o prawo zamówień publicznych, i wówczas typowym sposobem rozliczenia jest po prostu przyjęcie pewnej odpłatności za każdy zrealizowany wozokilometr. Czyli można powiedzieć, im więcej ten prywatny przedsiębiorca pracuje, tym więcej otrzymuje. Oczywiście ta kwota jest oznaczona jakoś w przetargu, ewentualnie w dokumentacji przetargowej, ewentualnie w jakimś zakresie może być zwiększana. A więc to jest, powiedzmy, taki dość prosty, przejrzysty model. Ilość pracy, ilość płacy. Jeżeli natomiast gmina decyduje się na powołanie własnej spółki i chce jej powierzyć to zadanie w sposób bezprzetargowy, tak aby zapewnić tej spółce taką stabilność funkcjonowania, co jest z punktu widzenia gminy bardzo ważne, wówczas musi zwrócić uwagę na regulacje rozporządzenia 1370/2007, rozporządzenia unijnego, i regulacje ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w odniesieniu do rekompensaty. To jest rekompensata, to jest sposób przyjęty w prawie unijnym i za tym prawem także w prawie polskim, zwrotu kosztów dla podmiotu, który realizuje usługi użyteczne publicznie, ale które zazwyczaj nie są wymierne finansowo dla tego podmiotu. I ten system rekompensaty zakłada zwrot, powiedzmy, kosztów plus jeszcze rozsądny zysk. Więc tutaj ryzyko jest daleko ograniczone z punktu widzenia takiej spółki gminnej, ale z punktu widzenia gminy konieczne jest bardzo dokładne i takie skrupulatne przygotowanie modelu tej rekompensaty tak, aby nie była ona nadmierna. Bo rozporządzenie, o którym wspominałem, rozporządzenie unijne, przewiduje nawet taki iloczyn, który pozwala na wyliczenie tego, ile taka rekompensata powinna wynieść, a to, co ponadto, będzie uznawane za niedopuszczalną, czy może nie tyle niedopuszczalną, ale za nadmierną rekompensatę, która zazwyczaj będzie podlegała zwrotowi. Więc to są takie dwa modele i w ich ramach ustalamy, kto na przykład zgarnia środki za bilety, czy organizator udostępnia jakieś środki transportowe, na przykład kupione za środki unijne autobusy, jak ma wyglądać dystrybucja biletów, i to powoduje, że kiedy łączymy to wszystko w jedno, to wiemy, jak w danej gminie wygląda system finansowania transportu. Jeżeli mogę jeszcze, oczywiście, to też dodam tylko, że gmina, zwłaszcza gmina mniejsza niż średniej wielkości miasta, może w ogóle nie działać aktywnie na rynku przewozów,
uznając, że oferta komercyjna jest wystarczająca. To oczywiście podlega ocenie już powiedzmy społeczno-politycznej, natomiast jeżeli zdecyduje się nie zawierać takich umów, tylko administrować tym transportem, wydawać zezwolenia, zajmować się przystankami, ogólnie dbać o infrastrukturę, która służy i pasażerom, i przewoźnikom, no to wówczas gmina nie finansuje bezpośrednio tych przewozów. Co więcej, nawet nie powinna tego robić, bo nie przewiduje się jakichś dopłat ze strony gminy na rzecz prywatnych przedsiębiorców. Oni mogą otrzymywać i najczęściej otrzymują dopłaty z budżetu państwa za stosowanie ulgowych biletów, natomiast z punktu widzenia gminy, powiedzmy, nie ma takich bezpośrednich przepływów, nie powinno być. Czasem, zwłaszcza mniejsze gminy, trochę może nie znając przepisów, nie chcąc ich stosować, różne mogą być motywacje, próbują właśnie tak przekazywać pewne strumienie środków takim prywatnym przewoźnikom, żeby oni przypadkiem nie uciekli z naszej gminy. Natomiast no to są takie trochę rozwiązania, najczęściej partyzanckie, które no, są związane być może z jakimś mniejszym potencjałem tych gmin, albo właśnie z brakiem pomysłu na to, jak mógłby transport wyglądać na tym terenie. Dobrze, ja mam pytanie też drugi raz trochę pod włos. Jeżeli jest tutaj, nie wiem, być może to źle zadane pytanie, jeżeli jest tutaj taka dość duża dowolność gmin, w jaki sposób one realizują ten transport na swoim terenie, no to mamy taki no, ten standardowy, powiedzmy, bardziej model, gdzie tam albo jest to jakaś spółka gminna, albo podleca się to jakimś prywatnym spółkom zajmującym się transportem zbiorowym. No ale czy na przykład można by było zgodnie z prawem podejść do tematu bardzo inaczej i na przykład nie chce, nie wiem, jest gmina, która nie chce z powodów, nie wiem, politycznych, ekonomicznych nie zapewniać transportu zbiorowego, ale bierze sobie pod do serca tutaj potrzeby osób niepełnosprawnych i chciałaby im zapewnić jakiś transport. No i tutaj, czy ona mogłaby na przykład zawrzeć jakąś umowę na przykład z korporacją taksówkarską, żeby dopłacać do tego, żeby dla tych osób niepełnosprawnych te przewozy realizowała nie jakiś przewoźnik tutaj transportu zbiorowego, ale na przykład korporacja taksówkarska. Czy to jest zgodne z prawem? Czy to jest możliwe? Takie pytanie mi się zrodziło tutaj na takie jakieś bardziej niestandardowe modele. Znaczy tak, gmina ma przestrzeń, żeby mniej lub bardziej niestandardowe modele wdrażać. Może od takich mniej kontrowersyjnych, czy nie tylko niekontrowersyjnych, tylko bliżej takich jeszcze standardowym rozwiązaniom, telebus. Czyli rozwiązanie, gdzie gmina uznaje, że pewne osiedla nie zapewniają jeszcze takich potoków transportowych, żeby opłacało się, jakkolwiek to rozumiem, puścić zwykłą linię autobusową. Natomiast dają mieszkańcom możliwość przez aplikację, obecnie chyba najczęściej też przez telefon, zamówić czy zgłosić chęć przejazdu na przykład w kolejnym dniu i wówczas tylko jeżeli pojawi się takie zapotrzebowanie u jednej, dwóch, trzech osób, autobus po wyznaczonych przystankach o określonych godzinach pojawi się i te osoby będą mogły z tego korzystać. Nie jest to taksówka, no bo zatrzymuje się we wskazanych miejscach, natomiast no zdaniem przynajmniej gmin, które to wdrażają, ogranicza koszty i dostosowuje tą ofertę do tego, co jest zgłaszane przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o dowóz osób niepełnosprawnych, to po pierwsze mogą być różnego rodzaju obowiązki wynikające z przepisów szczególnych i tutaj wchodzimy w taki problem, który dotyka gminy, kiedy spojrzymy na to szerzej. Mianowicie ogromnej ilości aktów prawnych, które regulują czasem bardzo szczegółowo to, co gminom wolno. Jeżeli mówimy o transporcie, to tutaj mamy na samym początku kilka ustaw o transporcie, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, o przyjemnie brzmiącej nazwie uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i jeszcze kilka aktów prawnych, które to regulują. A kiedy mówimy o świadczeniach właśnie takich bardziej kreatywnych, chodzi nam ustawa o pomocy społecznej, oczywiście ustawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, więc żeby ustalić, czy można jakieś takie niestandardowe rozwiązania wprowadzić, trzeba wykluczyć, że te ustawy tego nie zabraniają, albo że na przykład nakazują, pozwalają takie świadczenia kierować tylko do bardzo konkretnie wskazanej grupy osób. Na przykład w Poznaniu funkcjonuje od jakiegoś czasu system wsparcia osób starszych, dla których oferuje się właśnie możliwość skorzystania z przewozów, ale też różnego rodzaju usługi, które są dowożone do samych mieszkańców. Więc jakby już nie zanudzając naszych słuchaczy, można powiedzieć, że tak, jest przestrzeń, żeby takie ciekawe rozwiązania wprowadzać,
ale trzeba zrobić to z głową, żeby nie narazić się na przykład na konflikt z regionalną izbą obrachunkową, żeby podczas kontroli kompleksowej nikt nam nie wykazał, że zajmujemy się zadaniami, które nie są zadaniami gminnymi. Akurat w zakresie transportu, moim zdaniem, jest tu duża przestrzeń, natomiast no z drugiej strony nie ma przepisów, które pozwalałyby na przykład wykupywać u prywatnych przedsiębiorców bilety dla wszystkich mieszkańców, czy dla jakiejś grupy, bo tu mówimy raczej o mniejszych gminach, bo ustawodawca mówi, jeżeli chcemy zapewnić transport dostępny dla wszystkich zainteresowanych, to tryb i sposób finansowania widzimy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Czyli wracamy do tego, co było na początku. Natomiast jeżeli mówimy o osobach ze szczególnymi potrzebami, to tutaj jakby ta swoboda jest większa, ale znowu wchodzą w grę inne przepisy, których stosowanie tak wspólnie jest po prostu czasem bardzo trudne. Jasne. Jeszcze miałem takie pytanie ad vocem. Zainteresował mnie temat telebusu lub innych takich. Czy gdzieś w praktyce już funkcjonuje to w Polsce w taki sposób, że ten transport jest w jakiś taki bardziej nietypowy sposób? Czy to może tak. Takie pytanie, niekoniecznie rozumiem, że musisz znać odpowiedź teraz, ale jeżeli znasz, tak. O ile pamiętam, pilotaż był krakowski i jeszcze w kilku miastach to były wdrażane w różnych modelach. Czy one się utrzymały w nich wszystkich, trudno mi powiedzieć, musiałbym to sprawdzić. Natomiast to były rozwiązania rzeczywiście wdrożone w praktyce. Jasne. Tych rozwiązań, jeżeli to Cię interesuje, to też jest trochę więcej. Kiedyś mówiono o takiej powiedzmy transporcie obywatelskim, czyli aby gmina mogła zorganizować w oparciu o mieszkańców jakichś rozproszonych obszarów, to, że przy pewnym wsparciu finansowym czy organizacyjnym ze strony gminy mieszkańcy będą zapewniać innym mieszkańcom wspólny dowóz. Coś na zasadzie popularnej platformy, w której można właśnie na takie przewozy się umówić. Natomiast czy to funkcjonuje w Polsce w praktyce, bo to było rozwiązanie sygnalizowane gdzieś zagraniczne, to trudno mi powiedzieć, bo tego akurat nie wiem. To bardziej jako taki pomysł, który mógłby gdzieś zaistnieć, ale niekoniecznie jeszcze przebił się do takiej świadomości jako realne rozwiązanie. Ciekawe. No, jeżeli jesteśmy już przy innowacjach i nietypowych rozwiązaniach, to może przejdźmy do kolejnego z naszych głównych pytań. No że też razem z zmieniającym światem zmienia się też transport. No jakby w tym transporcie prywatnym nie da się nie zauważyć zmian. Pojawienie się tutaj przewozów właśnie zamawianych przez aplikacje, tutaj umawianie się na przewóz też przy pomocy aplikacji. No generalnie ten świat, który istniał, kiedy zakładano spółki PKS, już dawno przeminął, więc też czy nadąża, że tak ujmę, za ten transport zbiorowy, a i czy będzie nadążał? I pytanie jest takie, jakie są zmiany, jakie są trendy, jakie można przewidzieć, że będą zmiany w przyszłości dotyczące transportu zbiorowego, tak? Czy mógłbyś takie nam trendy właśnie zarysować tutaj tego, w którym to kierunku idzie? Może nie tylko w Polsce, może także gdzieś za granicą i z tego Polska potencjalnie mogła, a nawet już zaczyna czerpać. I to jest takie może ogólne pytanie do zarysowania tematu. To tutaj trzeba podzielić na to, co jest widoczne dla pasażera, jakby takie bardziej namacalne od tego, co jest takim backendem, coś, co jest gdzieś tam w tle, ale jest nie mniej ważne. Jeśli chodzi o trendy, to przede wszystkim szersze wykorzystanie danych, które uzyskuje się z transportu, aby poprawiać jakość świadczonych usług, no bo to oznacza lepsze dopasowanie na przykład czasowe do potrzeb mieszkańców. Kiedyś to czyniło się na skutek zgłoszeń, pism, wniosków. Teraz jest możliwość skorzystania z danych, które pasażerowie sami przekazują operatorom czy organizatorom transportu. Poprawia się jakość taboru. Wbrew pozorom jest sporo środków. Na to kierowano ostatnio. Zaczęto kierować te środki jakby poza obszary miejskie, co wcześniej nie było takim czymś typowym. I to myślę, że jest korzystne z punktu widzenia pasażerów. Poza miastami rośnie znaczenie współdziałania między samorządami. Może jakby to nie jest aż takie atrakcyjne, kiedy mówi się, że jedna gmina z drugą się dogaduje, natomiast to jest bardzo ważne. Kiedy dołożymy do tej układanki jeszcze powiat i tworzenie związków powiatowo-gminnych, to okazuje się, że na wielu obszarach od wschodu do zachodu coraz większe obszary są objęte właśnie właściwością jednego podmiotu, który odpowiada za transport na tym obszarze. Czyli nie mamy już wielu gmin i kilku powiatów, które każdy sobie ustala jakiś właśnie system, tylko kilka samorządów zrzuca się do wspólnej kasy,
otrzymuje przy tym, co bardzo istotne, dopłaty centralne za stosowanie ulgowych, za stosowanie biletów ulgowych, otrzymuje środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jest w stanie zapewnić całkiem ciekawą ofertę komunikacyjną tam, gdzie wcześniej ich nie było. Więc właśnie tworzenie związków powiatowo-gminnych, dzięki temu, że one mogą z budżetu państwa uzyskiwać całkiem ciekawe dofinansowanie, mogą uzyskiwać dofinansowanie też z Funduszu Rozwoju Przewozów, sprawia, że obszary, które do tej pory nie miały publicznego transportu organizowanego przez samorządy, zyskują ten transport. I to jest pewien trend. Widoczny mniej więcej od 4 lat może, może trochę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany prawne, to na razie perspektywa jest taka, że nic się nie zmieni. Kiedy w 2010 roku wchodziła ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, to taką ideą ustawodawcy było przekierowanie środków, które szły z budżetu państwa na stosowanie ulg ustawowych. Te środki były dostępne i spółkom samorządowym, i prywatnym przedsiębiorcom, i takim, którzy w ogóle nie mieli żadnej umowy z gminą, czyli działali zupełnie na swoje ryzyko, ale stosowali ulgi dla uczniów, dla studentów i otrzymywali z tego tytułu dopłaty z budżetu centralnego. Ustawodawca w 2010 roku stwierdził, że to chyba nie powinno być tak, że ci prywatni otrzymują tak duże środki i chciał skierować je tylko do samorządu, albo do spółek samorządowych, albo do tych prywatnych przedsiębiorców, którzy z samorządem jakąś umowę jednak zawrą. I pomysł ustawodawcy był taki, jeżeli w perspektywie kilku lat ci zupełnie prywatni mają stracić dostęp do tak dużych środków centralnych, to oni chętnie dogadają się z samorządem i jakoś tylko takie samorządowe linie będą funkcjonować albo prawie wyłącznie. Ta nadzieja okazała się oczywiście złudna, bo w międzyczasie nie dano samorządom bezpośrednich jakichś subwencji na to, aby zorganizować ten transport w okresie przejściowym. I teraz ustawodawca po kilkunastu latach stwierdził, że w sumie to niech zostanie jak jest. I mimo, że eksperci postulują taką dość daleko idącą nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, nawet nie mówię tu o prawnikach, tylko o ekspertach, którzy zajmują się ekonomiką transportu, to nie widać zbyt wielu perspektyw na to. Rząd, bo to strona rządowa na przestrzeni kilku ostatnich lat prezentowała nawet kilka projektów, które wywracały niemal obecny system organizacji transportu, ale po wstępnych dyskusjach żaden z nich się nie ostał. I ostatecznie stwierdzono, że niech zostanie jak jest, utrzymano ten system i dzięki temu my jako pasażerowie poza miastami możemy zarówno u prywatnego przedsiębiorcy, który funkcjonuje za pomocą niewielkich autobusów, jak i w autobusach spółki samorządowej korzystać z bardzo podobnych ulg, a zarówno ten podmiot prywatny, jak i ten podmiot samorządowy otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa za to, że my mamy te ulgi. No ja już nie mam. Ja jakby mówię z tego, kiedy korzystałem przez jakiś czas z tych dobrodziejstw. Natomiast jakby wciąż te dopłaty z budżetu państwa jest czymś, co czasem decyduje o tym, czy ten transport jest, czy nie ma. Zwłaszcza po stronie tych podmiotów prywatnych. No ale to pewnie jakby jeszcze na oddzielną rozmowę temat, jak to wygląda i czy to na pewno jest rozwiązanie optymalne. I może kiedyś też do tego wrócimy, a w tym miejscu chciałbym postawić kropkę i podziękować słuchającym, podziękować także mojemu dzisiejszemu gościowi, doktorowi Adrianowi Misiejko, autorowi raportu Niczym taksówka czy daleko od szosy, czyli o tym, jak wygląda organizacja autobusowego transportu zbiorowego w gminach, i raport ten jest dostępny gdzieś tutaj w linku, jeżeli oglądacie Państwo na YouTubie, na Facebooku Centrum Analiz Latarnika, a także na stronie Centrum Analiz Latarnika. I zachęcam bardzo gorąco do zapoznania się z raportem, jeżeli chcecie Państwo więcej dowiedzieć się na temat prawnych tutaj uwarunkowań funkcjonowania transportu zbiorowego w gminach. I zachęcam również do zapoznania się z poprzednimi materiałami Centrum Analiz Latarnika, a także tymi, które będą pojawiać się w przyszłości, bo będziemy mniej więcej regularnie co miesiąc publikować nowe raporty i te filmy oraz podcasty takie jak ten. Zachęcam jeszcze raz gorąco. Jeszcze raz Państwu oraz mojemu gościowi dziękuję i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę.